że te stereotypy, co my mamy w Polsce i w głowie, ani zabawek, ani ubrań, ani tak naprawdę w ogóle widoki i to, co widzieliśmy, i ci ludzie, to jest po prostu... W Turcji. Jak to? To masz babcię w Turcji? Turecką babcię masz? Jesteśmy umówieni i mamy się gdzieś tutaj spotkać. Tak, Bela, no. Wypatruj. O, tutaj jest kilka takich fajnych zatoczek. Tak, gdzieś tutaj na pewno są. Uwaga, poprawiamy włosy do kamery i wszystkie małe i duże dziewczyny. Już poprawiłyśmy, tak? Wychowanie w wanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra. Mila, nie te. Lila, patrz, Bela. Co jest? Uwaga, chodź tutaj, chodź. Proszę bardzo. Dzień dobry, jest nas więcej. A powiesz, jak się nazywasz? Laura. Laura. A ty jak masz na imię Lila? A ty jak masz na imię Lila? Lila. Lila przed chwileczką się przewróciła i teraz tu jest bardzo poszkodowana. Popatrzcie, krew się leje. Straszne rzeczy, straszne. Tak więc po prostu tutaj... Zaraz opieka społeczna przyjedzie. No właśnie, bo właśnie będziemy rozmawiać o podróżowaniu z dziećmi. Uwaga. Boli. Idź, mamy na pewno szybciej się wygoi. Tak, to jest magiczne. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem Tomek. Ja jestem Agata. I od 9 miesięcy podróżujemy własnoręcznie zbudowanym busem. Razem z dziećmi. To jest Lila, a to jest Laura. Dzień dobry. Smacznego. No to gadaj o podróżowaniu. A to wiesz co, to sami dobrze wiecie jak jest, nie? No tak, ale my nie podróżujemy z dziećmi. I ja często spotykam się z ludźmi i mówią też, byśmy chcieli podróżować, ale nie możemy, bo mamy małe dzieci. No jak widać można i jest to wykonalne. Tam muszę patrzeć, ja jestem nie nauczony gadać do kamery. Oni się oboje stresują. Tak, tak, ja się bardzo, bardzo stresuję. No, też pilnujesz dzieci, fajnie, prawda? Fajnie się podróżuje z mamą, z tatą. Tak, fajnie się z mamą, z tatą podróżuje. No to super, to dobrze, że przynajmniej już wiemy, że jedna strona jest zadowolona. Tak. Rodzice też są zadowoleni, że podróżują z małymi dziećmi. Tak, z tego względu też, że nigdy byśmy się bez dzieci pewnie nie zdecydowali na podróżowanie. Bo jednak im chcemy pokazać cały świat, chcemy im pokazać, że można inaczej, że nie trzeba siedzieć cały czas w pracy i można to spełnić marzenia. To o to chodzi. Ale też chodzi o taką poznawanie języków, poznawanie kultury. One już są świadome, że nie wszyscy mówią po polsku. Na przykład Lila, jak się nie może z kimś dogadać, to próbuje wymyślonym angielskim sobie mówić, ale już wie, że trzeba na przykład zmienić język, nie? Że po polsku ktoś jej nie rozumie i że jednak trzeba inny język. Tak samo łapią pojedyncze słowa, czy w Hiszpanii, czy tutaj w Turcji też łapią jakieś tam pojedyncze słowa w tym języku, gdzie jesteśmy, w tym kraju, gdzie jesteśmy i zawsze to jest jakaś tam dla nich edukacja, nie? W Hiszpanii Laura... Patrz, jaką muszelkę znalazłam. Tak, pokaż. Ale ładna, no. Pokażemy wszystkim tutaj, proszę bardzo. Widać? O, teraz widać, prawda? No to poszukaj, może jeszcze jakąś ładną nam znajdziesz. Tak. No, a Laura w Hiszpanii się potrafiła dogadać z innymi dziećmi. Mówiła, hola, quiero jugar contigo. Czy możesz się ze mną pobawić? I się bawiły, to wiesz, to w ogóle nie jest... Ja bariery językowe w ogóle nie istnieje dla dzieci. I może znajdę z
szkiełka. Dobra, to iść poszukaj szkiełka. Na plaży od razu powiem, że są bezpieczne szkiełka, bo są już obmyte przez morze. Tak, wyszliwowane. Morskie szkiełka, morskie skarby. Morskie skarby dziewczyny tutaj szukają. Najpierw pierwsza podróż była taka bezpieczna, europejska. Objechaliśmy wybrzeżem Hiszpanii i Portugalii, cały Półwysep Iberyjski. I wróciliśmy sobie do Polski. W Polsce posiedzieliśmy ile? 2 miesiące? 3 miesiące. I teraz ruszyliśmy właśnie Rumunia, Bułgaria i teraz jesteśmy w Turcji. A w jakim wieku są dziewczynki? Lila ma 2 lata, Laura w listopadzie zaraz skończy 5. Aha. I co potem, jak będą musiały chodzić do szkoły? Laura za rok zaczyna zerówkę i myślę, że te pierwsze 3 klasy podstawówki na pewno będzie w edukacji domowej. Bo to jest też dziecko, które ma problemy ze skupieniem, z koncentracją i teraz jak na przykład uczy się pisać, uczy się liczyć, to widzę, że ona jednak potrzebuje trochę innego podejścia niż jest w szkole. Ona potrzebuje, mimo że na przykład coś sobie pisze, to w drugiej ręce potrzebuje coś sobie mieć, sobie pognieść, jakąś maskotkę. Raz na jakiś czas potrzebuje się położyć albo wstać, zrobić kółeczko naokoło. Też potrzebuje jakby różnorodnych zadań. Nie może cały czas na przykład uczyć się literek, tylko chce trochę tego, trochę tamtego, trochę szlaczki, trochę rysowanie. I my jako rodzice w edukacji domowej... A musisz przerwać, bo teraz oglądamy zbiory. Oglądamy teraz skarby. Tak wygląda podróżowanie z dzieckiem. Tak ogólnie wygląda posiadanie dziecka, tak. Nie? To nie. Dobrze, tylko czyli mamy właśnie te szkiełka piękne, tak. Które żeśmy widzieli, wyszlifowane przez morze. Piękne skarby, super. My jako rodzice w edukacji domowej możemy te wszystkie rzeczy jej zaaplikować i uczyć ją tak, jak ona potrzebuje. A no niestety nauczyciel, kiedy ma 20-30 dzieci, musi jakby każdemu dziecku troszeczkę uwagi poświęcić i nie ma takiej uwagi skupionej na jednostce, więc u nas to... Podpisuję się 2 rękami pod tym, jak kulawa jest ta edukacja. Mimo, że jest coraz lepiej jakby też, ale jednak dalej nie jest wystarczająco dobrze. Ja kiedyś nie miałam takiego wyboru, nie było właśnie tej edukacji domowej. No i szkoda, no może wszystko by się inaczej potoczyło w życiu, ale... Przepraszam, że ci przerwę, ale nauczyciele też są różni. Jednym się chce, jednym się nie chce. Prawda. Są nauczycielki, które 30 lat uczą i mają co roku te same zadania, ten sam program. A są też nauczyciele, którym się chce, ale mimo to, że są w tym systemie, i tak nie mają tych możliwości, żeby zrobić to, na co mają ochotę, nie? To, co by chcieli dzieciom przekazać, to niestety ogranicza ich program, podstawa programowa. Dokładnie. To właśnie wasze auto. Narysowałaś nasze auto? Ja pieski narysowałam i drabina. Faktycznie, drabina jest, namiot u góry, a kto tu śpi? Bella. No tak, bo Bella śpi w namiocie. A tutaj są... Kto to jest? Ashley i Tobi. O, Tobi ma brązowe uszy, zobacz. Tak. Ashley i Tobi. Super. Widzisz? Tobi ma łapki. Tak, Tobi tutaj zapozuje teraz, żebyś wiedziała jak... Oczy na brązowe. O, Bella też pomaga. Tylko oczka na brązowe. No i pięknie. Myślę, że jest akceptacja. Tak. Dziękuję, to bierzemy na pamiątkę. Super. A podpiszesz mi się? Z tyłu możesz się podpisać.
Dobra, no ja. Już nic nie powiemy. Nie? No właśnie, jak zwykle za kamerą są najlepsze tematy, jak tak. Się włącza kamerę, to no już, koniec. Już nic zabrakło. No, ale tak jak wcześniej rozmawialiśmy, że Instagram jest w tym momencie dla nas takim medium, w którym spotykamy ludzi. I to jest właśnie w tych podróżach najlepsze, że ci ludzie, których spotkamy, jak wy, jak Kasia, do której zaraz będziecie jechać, jak nasi znajomi w Wanie, którzy tworzą wspaniałą muzykę i nam dali, możemy jej używać. I naprawdę spotkałem fizjoterapeutkę, która mi online powiedziała, jak mam tutaj, bo mi tu boli, że o, tutaj sobie ponaciskaj i tu piłeczką sobie poruszaj, to te. I mówię, tacy fantastyczni ludzie. I to jest właśnie najpiękniejsze w tych podróżach. Jak trzech Turków, których spotkaliśmy na po Turcji. Spotkaliśmy na plaży trzech Turków, w ogóle nie związani z sobą, ale jeden tu nam dał już owoce, tutaj dziewczynom przynosił granaty, mandarynki. Drugi, jak Agata wspomniała, że jedyne słowo, jaką zna po turecku, to jest zupa, to o, ja ci zrobię zupę. I wieczorem już dostaliśmy zupę, tak, z soczewicy. Gotowa specjalnie dla nas zupę. Trzeci to był taki nieśmiały, ale jak się dowiedział, że może z nami porozmawiać przez translator, jak się otworzył. On już podbiega do Agaty. Agata, fon. I przetłumaczył. Nie gotuj obiadu, ja dzisiaj gotuję pilaw, tak, nie? Tak, ja robię dzisiaj pilaw, nie gotuję obiadu. Nie gotuj obiadu i wiesz, i zrobił nam też obiad i to po prostu niesamowicie. No, o, albo wiesz... Bo ja miałam... nie, dziękuję. Rolki. Dobrze, rolki. Jedz, kochani. Tak, dziewczyny tutaj jest mają deser. Uwaga, bo tak. Bela się tutaj już... To jest najłatwiejszy sposób, żeby tutaj, tak. Uwaga, ogonek chodzi. Da się jedzenie. Tak. Da się jedzenie i będzie pić spokojnie. Ona mi powiedziała... Ja mówię, chodź się połóż, nie? Odpocznisz. Mamo chce jeść. Ja mówię, ale cię boli noga. Zjem, nie będzie mnie bolała. Tak, tak to właśnie z dziećmi. Super, no najważniejsze, znać instrukcję obsługi. Tak. Znaczy, no wiecie, no, nie ma instrukcji obsługi do dziecka, ty zaś tylko obsługę instrukcji swojego dziecka, więc... Tak, przez tydzień, a za tydzień tak, za tydzień już przyjdę. Tak. No właśnie, bo przedtem chciałam się zapytać, że czy nie baliście się jechać do Turcji, bo wiele osób boi się tu przyjechać, a już na pewno z dziećmi. Znaczy tak, nie baliśmy się ze względu właśnie na opowieści ludzi, którzy tu byli. I w ogóle wszyscy mówią, że to, bo to jest, no i trochę tak jest, że te stereotypy, co my mamy w Polsce i w głowie, to jest w ogóle totalnie 180 stopni w drugą stronę, nie? Turcy są przemili, pomocni. Mieliśmy pana, który nas musiał wyciągnąć z błota, spotkałem pana, który mówi po angielsku, pożyczył traktor od swojej teściowej, pojechał ze mną do tej teściowej, wzięliśmy traktor, wyciągał nas, no z godzinę to trwało, w deszczu, w ogóle, a oni dalej uśmiechnięci, nie chcieli pieniędzy, broń Boże, nie chcieli pieniędzy, daliśmy im tylko krówki, żeby no, jakoś się odwdzięczyć, ale no, w ogóle przemili ludzie. Pan mechanik przyjechał specjalnie dla nas, wymienić nam pasek w niedzielę po południu i też nie skasował nas jakoś, chyba 100 zł zapłaciliśmy, w ogóle jest to niesamowite. Jesteśmy zadziwieni. Tak, ludzie są pomocni, mili, tak. A już jak widzą dzieci na targu, to dzieci już. Na przykład zawsze dostają coś tam w gratisie, nie ma problemu, że dzieci płaczą, nie ma problemu, że dzieci są głośne, to są dzieci i mają prawo, nie? Tak, to jest zupełnie inaczej niż w Europie, nie? Chociaż tak jak przyjechaliśmy, to tu się wydaje tak w miarę jeszcze europejsko, w sensie nie jest tak arabsko, jak nam się wydawało czasami. Już, ja w ogóle miałem wrażenie, że Turcja to jest pustynia, a tutaj góry zielono, to w ogóle jest, ta zieleń nas poraziła. Dużo ładniej niż w Hiszpanii na pewno, bo tam jest taki surowy teren na południu, a tu jest tak zielono, że aż szał. I to nie tylko tutaj, tylko na północy też, no i w środku kraju tak naprawdę też, nie? Też. I dużo gór, dużo ciężkich gór, dużo ciężkich podjazdów. No nam się dwa razy zagotowało auto. Także jak się w takich upałach, to trzeba się przygotować, że to jednak ciężkie drogi są. Ale drogi fantastyczne. A co to jest? Taki biszkopcik. Biszkopcik, smacznego. Też chcesz być gwiazdą, co? No koniecznie, nie, rodzice muszą... Naparcie na szkołę jak nic. No koniecznie, musicie YouTube'a. Uczciłaśmy skończone mówić i wtedy będziesz ten, dobra? A co, tam można przerywać, no. Wytnie się. Nie będziemy wycinać, bo to... Pójdzie ten, tak, tata się nauczy, jak przerywać, bo ja wszystko przerywam. No
widzisz, o, to tata, to może dlatego to już teraz masz jakby za karę, wiesz. Tak, tak, tak. Nie, Laura jest po prostu kopią mnie jeden do jednego praktycznie. Bardzo. Jest charakternie to po prostu cały ja. Się denerwujemy tak samo i no, potrafię być ciężkie starcie. A, ale to z dzieci. No, wychodzimy też trochę z założenia, że czy w wanie i na pięknej scenerii i tutaj, czy w domu, na, no, w dużym domu, ale w porównaniu do wana, w dużym domu, ale jednak stacjonarnie, no tak samo ciężko jest. To dzieci to jest, czy tutaj, czy tam, no to dzieci robią afery, chcą jeść, chcą pić. I trzeba jest załatwić rozrywkę, nie? No moim zdaniem właśnie jest łatwiej teraz nam niż w domu. W domu wisiał telewizor na ścianie, więc co chwilę chciało oglądać, a wiadomo jak te bajki na dzieci działają w dłuższej perspektywie. Tutaj czy jest deszcz, czy jest wiatr, czy jest ciepło, czy jest zimno, wychodzimy. One po śniadaniu, czasami przed śniadaniem wychodzą, tak jak dzisiaj rano już pływały w morzu. Są praktycznie od rana do wieczora na dworze. A w domu, no to wiadomo, jak trzeba ubierać, przebierać, nie chce się, nawet na ogród nie wychodziły tyle. No. Przez taki czas nie były na dworze, jak teraz są na dworze. Boli cię. O, znowu sobie przypomniałam, że boli. I co, nie pomaga ten plasterek nic? Pomaga. Do cienia idziecie? Do cienia idziemy. Dobra, dziewczyny idą do cienia, bo jest trochę ciepło faktycznie tutaj. Będziemy się zwijać i chyba kończyć zaraz z tym nagrywaniem, ale mam jeszcze mnóstwo pytań, ale to kiedyś indziej, no. Możesz pieska głaskać po grzbiecie, po pleckach, albo tu po głowie. Brzuszka nie ruszamy i ogonka też nie ruszamy. Bela! Bela? Bela. A dlaczego Bela się nazywa Bela? Bo Bela znaczy po włosku ładna. Wiesz? Ładna? No, ładna. No bo naszym zdaniem jest ładna i dlatego się nazywa Bella. Fajnie mieć takich rodziców, prawda? Ja to kurczę zazdroszczę, muszę wam powiedzieć. Zazdroszczę takiego dzieciństwa. Takich rodziców świadomych. Naprawdę. Bardzo miło popatrzeć. Ja wielokrotnie mówiłam o tym, że wiele osób mówi nam na przykład, że też byśmy chcieli podróżować tak jak wy, ale nie możemy, bo mamy dzieci, nie? I że tam właśnie dzieci jeżdżą do szkoły, że dopóki chodzą do szkoły, to po prostu nie możemy robić długich podróży. A inni rodzice właśnie mówią, że podróżujemy i chcemy żyć w podróży właśnie dlatego, że mamy dzieci. Bo chcemy im pokazać, że można żyć inaczej, że chcemy, żeby się uczyły po prostu takiego prawdziwego świata, a nie takiego z książek. Dzisiaj jakbym miała wybór, bo kiedyś były inne czasy i nie można było, nie było tych szkół właśnie takiego nauczania zdalnego, nie? A dzisiaj na pewno właśnie jakbym mogła cofnąć czas, to tak bym wychowywała swoje dzieci. Super. Jak coś się zastanawia, to się nie zastanawiajcie. A przynajmniej spróbujcie, bo to na pewno też nie jest dla każdego. Ale po prostu warto spróbować i się przekonać. Co tam masz? No, co to jest? Pomarańcza i biszkopcik taki. Biszkopcik, dobrze. A co wolisz? Co smaczniejsze? To. No to super! Pomarańcza! Pomarańcza! No to smacznego! Dobra, to są owoce w Turcji, co? Tak! Tak? Lubisz owoce? Mhm! Mhm! Chodzisz na targ? Tak? Tak! Robisz zakupy? A zakupy wolisz na targu czy w sklepie? W sklepie! Na targu! Ale jest pusto, bo nikt się nie będzie rozumiał. Oj tam, no! Rodzice to zawsze przeszkadzają, nie? Tak! No! To rodzice to tak mają, wiesz? No. Mam myszkę. Myszkę Miki, pokaż. Piękna myszka Miki. A skąd masz taką ładną koszulkę? Od babci, z Turcji. Babcia mi kupiła z Turcji. Jak to? To masz babcię tak. W Turcji? Turecką babcię masz? Nie. Nie? W Polsce mieszka. No. Ale pojechała do Turcji i mnie taką kupiła. A, przyjechała do Turcji ciebie odwiedzić, tak? Nie. Nie?
No. Na wakacjach. Na wakacjach była w Turcji. Tutaj sama. Gdzie... Sama. Czyli tam gdzie ty, tak? Tak. Tak. Tu. Tutaj przyjechała do ciebie. Tak, ale tak. Nie spotkaliśmy się. Nie spotkaliście się? A to skąd masz tą koszulkę? To było 2 lata temu. Bo to było 2 lata temu. A już wszystko jasne. Myślałam, że teraz cię babcia odwiedziła. No dobra, no to się wyjaśniło. I babcia mi taką koszulkę kupiła i strój jeszcze to babcia mi kupiła. A, do pływania. Dobra, to strój pokażesz nam później, tak? Tak. Dobra. Umowę stoi. Tak. Jakby ktoś chciał zacząć życie w podróży, to co byście poradzili początkującym? Co byśmy poradzili? Jakby ktoś chciał zacząć podróżować z dziećmi, tak? Tak. To też zależy jak podróżować, bo podróż vanem na 7 metrach nie jest prosta w 4 osoby. W sensie na takiej małej przestrzeni. Fakt też, że jak się otworzy drzwi, to ma się cały świat, ale czasem są takie dni, że siedzimy w środku i nie mamy pokoju, do którego możemy wyjść się wyciszyć. To jest... No tak, ale myślę, że jeśli chodzi o podróżowanie z dziećmi, przede wszystkim jakby odejść od tej ilości rzeczy, którą ma się w domu, bo jednak ma się zazwyczaj za dużo rzeczy dla dzieci. Dzieciom naprawdę dużo nie brakuje, dużo nie potrzeba. Ani zabawek, ani ubrań, ani tak naprawdę przestrzeni też nie, bo tak jak wychodzą, to ta przestrzeń jest wszędzie. Także trochę zminimalizować ilość rzeczy, którą mamy dla siebie i dla dzieci. I też jakby nie nastawiać się, że plan zawsze... Kochanie, teraz ja mówię. Super. Uwaga! Ojej! Uwaga! I też nie nastawiać się, że każdy plan zostanie zrealizowany. Czasami po prostu trzeba odpuścić. Chcemy gdzieś iść, coś zobaczyć, ale na przykład nie ma pogody, bo jest upał, więc nie wychodzimy w upał. Czasami chciałoby się na przykład jakiś zachód słońca zobaczyć, ale dzieci są zmęczone, idą spać. No są różne sytuacje. Po prostu jest plan taki, jest plan ogólny. Jak się uda, to fajnie, a jak nie, no to po prostu trzeba się liczyć z tym, że no wszystkim musi być dobrze. Nie ma co się trzymać planu tylko dlatego, że jest plan. Trzeba po prostu liczyć się z tym, żeby każdemu było dobrze, wygodnie i żeby nikt się nie denerwował. No tak, trzeba zdecydowanie zmienić nastawienie. To nie jest takie podróżowanie, czy może tak van life bez dzieci wygląda zupełnie inaczej niż z dziećmi. Tak, to nie jest, że możemy sobie właśnie pojechać tutaj, coś fajnego zobaczyć, jechać 300 km, żeby zobaczyć jakąś wieżę. No nie. My robimy max 100-200 km i to jest koniec, bo już dzieci się denerwują w czasie jazdy. Mimo, że są... Jest ciężko. Bywa ciężko, to... To tak. Mhm. Ale co masz na myśli bywa ciężko? Że co, że cały czas jesteście razem? Tak. Znaczy w sensie, jak się pracuje na etacie i nie spędza się całego czasu z dziećmi, to jest takie zderzenie z rzeczywistością, że to nie jest bajka jednak. Dzieci są wymagające, trzeba wszystko pod nich robić, wszystkie nasze miejscówki,
to jak jedziemy, to planujemy praktycznie pod dzieci. Musimy się zastanowić, czy dzieci będą miały co robić, czy się nie spadło z klifu, czy wiesz, nie jedzie się za daleko. Czy jest sens na przykład jechać godzinę czy dwie w jakieś jedno miejsce, gdzie spędzimy na przykład pół godziny? No nie ma to sensu, żeby dzieci męczyć, po prostu czasami omijamy i jedziemy dalej. Czy na przykład, czy jak pójdziemy do starożytnego miasta, to czy spędzenie 2 godziny w pełnym słońcu w starożytnym mieście to jest dobry pomysł? Bo jak dziewczyny będą zmęczeni, to my na pewno będziemy zmęczeni. To niestety tak to bywa. No to po prostu życie zmienia się. Jak też na przykład pewne na przykład szlaki górskie, gdzie sami byśmy poszli, z dziećmi już nie pójdziemy, ale to myślę, że to też jest na plus, bo zobaczymy też rzeczy, które byśmy może we dwójkę też nie zobaczyli. Nie? No tyle placów zabaw, to byśmy w życiu nie zobaczyli. Tak. Ale no zupełnie to podróżowanie inaczej wygląda z dziećmi. Hejka. Patrzcie na szkło. No, okazało się jej posła. Ale wracając do twojego pytania, wydaje mi się, że szczęściem dla mnie jest to, że mamy możliwość życia tak, jak my chcemy. Że mamy możliwości i finansowe, i czasowe, żeby właśnie taki rodzaj życia wybrać. No bo wiemy dobrze, że niektórzy nie mogą albo podróżować, w zależności od tego, gdzie się urodzisz. Nie masz możliwości podróżować do wszystkich krajów, nie masz możliwości czasami też finansowych, nie masz możliwości, na przykład jak ktoś ma chore dziecko, no też nie może wybrać sobie takiego życia. Więc dla mnie szczęściem jest to, że jak nam się coś zamarzy, to nie mam takiej przeszkody, która by mi to uniemożliwiła. Że jest to jakby cały czas możemy realizować to, co sobie zaplanowaliśmy. Tylko pogratulować, już za nie mówiłam. Po prostu za nie mówiłam, ale prawda. Ja też często powtarzam właśnie, że to jest ogromny luksus posiadać czas i środki finansowe. Prawda? I zapas słodyczy. Zapas słodyczy, tak to. No to musi być. No właśnie. Niestety, niestety. Żeby. I teraz dzień dobry. A tutaj, nieekologiczne słodycze, co? Turecki ajran. Tak. Nie tylko słodyczami. Dziecko żyje. Proszę bardzo. Nie lokowanie produktu. Nie sponsor. No piękny ajran. Lubisz ajran? Tak. No. Będzie, że firma BIS nie ma nic wspólnego. O, to w każdym sklepie jest inny. Tak. Dobrze. Ten ajran w jakim sklepie kupiliśmy? Nie wiem. W szoku chyba. Na strofie. W Biemie albo w Soku. Dobrze. Polecam. Laura Kanapa. Laura jest taki podpis jeszcze. Super są dziewczyny. Naprawdę bardzo fajne. Spędziliśmy tutaj trochę czasu. Można było właśnie fajnie poobserwować, jak dziewczyny sobie świetnie radzą. Prawda? Chowasz się czy pokazujesz? Sama nie wiesz jeszcze. Nie, ja chowam się do cienia. Kotku, idź do cienia. Proszę bardzo, zapraszamy do stołu. Niech żyje keczup. Tak. My tam jednak wolimy bez keczupu. To są gözleme, czyli takie właśnie tradycyjne placki tureckie. Tak? Będziemy robić degustację. My jeszcze nie jedliśmy w Turcji, także... No, tak więc zapraszam, zapraszam. Proszę bardzo. A tu muszę ściągać, bo zaraz tu mi się spali. Tu gadu, gadu. A tu nie ma gadania. Co masz, my? Mogę? Możesz, proszę bardzo, pewnie. Będziesz ten. Od teraz wszyscy obserwują na Instagramie wychowanie w wanie. Tak? Dobrze mówię? Zapraszamy. No, dokładnie. Pięknie dziękuję. Miło było poznać po prostu. I mam nadzieję, że jak ktoś
zastanawia się nad podróżowaniem z dziećmi i mówi właśnie, że nie, bo się nie da i to trudno i w ogóle, to jest najlepszy przykład. Prawda? Ja opiszcie, odpowiemy na wszystkie pytania. O proszę. Na pewno się da, jest przyjemnie. Zazwyczaj. Ja tam zaobserwowałam właśnie, że jest już sporo rad, a pewno będzie jeszcze więcej odnośnie podróżowania, przygotowania i takich tam różnych rzeczy, co rodziców na pewno zainteresuje. No, super. Pa. Dziękujemy. Daleko nie pojechaliśmy, bo tutaj na plaży obok jest coś, co potrzebujemy. Źródełko na plaży. No, jeździmy 3 lata, ale czegoś takiego jeszcze żeśmy nie widzieli. Źródło z pitną wodą na plaży. Naprawdę. Tak więc nabierzemy sobie tutaj wody. Skorzystamy tym razem z węża. Gdzie będziemy po prostu nabierzemy trochę do wiaderka i mamy nadzieję, że pompka pociągnie. Brudna ta woda jest? Nie jest czysta? Może wiaderko było brudne? No wiesz, no do mycia będzie, no może to nie jest pitna woda, ale... Nie, no na początku tylko było. No, może po prostu stało w tej pompie. No to spuść może ze 2 wiaderka. Coś ty nie chcesz być gwiazdą, co? Nie. Tylko wiecie co? Laura tak, a Lila coś nie. No. Tylko nie teraz was dobrze nie widać, bo jesteście w cieniu, ale nie szkodzi. No, wiemy o co chodzi. Ktoś sobie rozjaśni telewizor. Pokaż, chodź tutaj. Pokażemy, jaka straszna krzywda się dziewczynce stała.
No, straszne rzeczy. W ogóle to podróżowanie to strasznie niebezpieczne, tak, nie? W ogóle jak można z dziećmi podróżować? Też takimi małymi, nie? Także to była jej pierwsza rana, to kiedyś to jak się uderzyła w kamień, to 2 tygodnie chodziła i mówiła tylko: o, kamień, kamień, blizna, blizna jej została, no. Tu nie ma tej blizny. Nie masz? Chodź. Tu, a jest rzeczywiście, ale opaliła się. Jest, opaliła się gdzieś. Nie ma nie jeszcze. Ma jeszcze. No, jeszcze malutki jest. Od skały. A ty też masz od skały? Mam od skały. O, matko, więcej nie pokazujcie, bo tutaj rodziców zamkną. Tak, albo ten. Mamy zachęcić do podróżowania z dzieci, a nie zaraz to do Jezu, wywieźli po prostu i dzieci to po... No tak to jest w naturalnym środowisku, nie? No właśnie. Są kamienie. Jest plaża, jest wspinanie, są skałki, tak? Wszędzie coś. A wy dziewczyny jak? Podoba wam się podróżowanie? Tak. Zaplątała się żabla w łapki. Rany. I co, odplączesz? Tak. Pokaż. Możesz opowiedzieć, jak ci się podróżuje, wiesz? Jak wolisz mieszkać, w wanie czy w domu? W wanie. A dlaczego? Bo w wanie jest więcej miejsc. No, nie może być. Więcej miejsc? A jakich miejsc? Ładnych. Ból. Aha. I co? Można spać na plaży? Można spać na plaży. Jeden raz spaliśmy przy placu zabaw wielkim. No to super, to widzisz? Tak. Tak. A pływać w morzu lubisz? No. No. Ale teraz nie będę pływać, bo jest zimna woda. Już zimna woda? Jeszcze robi zimna woda. A, no to lipa, trzeba jechać tam, gdzie ciepła. No nie? Tak. Tak. Ja żeby zmontować 15 minut, ja siedziałem 4 godziny dziennie, cały spokojnie, tydzień. Spokojnie, to jest tylko do umycia. To... nie, no. Nie, no to... bez sensu totalnie. Mama, odcikało. To jest gorzej, niż... zrobiło mi to przyjemność. To jest gorzej niż w robocie. Mama, ciocia. No, mama musiała popsikać, wiesz, żeby zdezynfekować, no. I myszkicie. Dzień, ładny ten, chcę pomontować, to spoko, nie? Boli. Już nie boli. Ale kicia kocia jest, to wiesz. Nie malamy. Jaki fajny plasterek. Może ja się przewrócę, to też taki dostanę. Jeszcze mamy. Jeszcze dużo, mamy całe taki pudełek. Całe pudełko macie? Super. To może ja też taki dostanę. Kończą już się. Tyle układacie, że... A ja miałam tutaj, to miałam lanę, to tu miałam cały plaster do losły. Do losły miałaś. Tak. Okay. Uwaga, zwiedzamy. Uważaj. Ładny jest namiot. Ładny namiot, no to dobrze. Uważaj, bo nie da się. Uwaga. Bo tu. Po kolei. No, jak Laura zejdź, teraz Lila sobie wejdzie.